Dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca, Pana Jezusa. W Ewangelii, Ewangelista dzisiaj szczególnie podkreśla to, abyś ty, czytając Ewangelię, uwierzył w Jego przekaz. Zwróć uwagę na to, że pod koniec, tak jakby On chce potwierdzić to, chce przekonać nas, że to, co napisał, jest prawdą. Chodzi o scenę śmierci Jezusa. Na krzyżu, o przebicie jego boku, z którego wypłynęła krew i woda. E, że on to widział, e, że jest to prawdą. Później powtarza jeszcze raz, że, że to jest prawda, i chodzi mi o to, abyś ty uwierzył. E, dla ewangelisty to był jakiś kluczowy moment. To jest moment, w którym zobaczył rzeczywiście Boga, którego myślę, że gdzieś pragnął ujrzeć Boga, który, który z miłości, któremu z miłości pęka serce, z miłości do człowieka. Dzisiejsza Ewangelia i uroczystość to taki dobry moment, żebyś był przy Jezusie ze swoim też połamanym, w cudzysłowie, czy pękniętym sercem, nie tyle nawet szukając odpowiedzi, tak? bo w takich sytuacjach, kiedy nasze serce boli, kiedy ktoś nas skrzywdził, kiedy to serce jest podurbowane, to trudno, przeważnie trudno znaleźć dobre odpowiedzi, czy trudno znaleźć nawet pocieszenie. Ale ta scena pod krzyżem, też obraz miłości Jezusa do nas, do Ciebie, jest takim momentem, jest taką sceną, w której po prostu możesz pobyć ze swoim zranionym sercem, bo myślę, że pewnie każdy z nas jakiś taki moment, Gdzieś w życiu doświadczył, gdzie serce zostało zarnione, dotknięte, właśnie z tym sercem, które jest przebite y, dla nas, y, z, z miłości. Jakby też Jezus chciał powiedzieć: No, wiem co czujesz, y, razy 10, tak? I, i możesz z tym, z tym swoim, y, swoim bólem pobyć razem ze mną, bo. W moim sercu też jest odpowiedź na twoje pytania, w mojej ranie y, też możesz schować y, swoje bolączki, swoje trudy. Pobądź z Jezusem, y, tak serce przy sercu.